jednoznacznie, że zdecydowaną większością głosów zwyciężył nasz playmaker, grający początkowo w środku pola, w końcówce sezonu na pozycji stopera. Zwyciężył w konkursie na najbardziej wartościowego zawodnika zrywu sezonu 2011-12, Paweł Cichy. Wielkie brawa dla Pawła. Proszę o bardzo. Nagrodę wręczy trener. Panu gratuluję. Ja tutaj wręczając tę nagrodę mogę powiedzieć, że Paweł był najbardziej równym zawodnikiem, jeśli chodzi o każdy występ. Występował w takiej samej formie. Nie było spadków ani zwrotów, bo grał cały czas na wysokim poziomie. Wszyscy zawodnicy walczyli, ale Paweł był równym zawodnikiem. Nie chciałbym, żeby to zawodnicy odebrali w ten sposób, że nikt z was nie walczył. Wszyscy walczyliśmy, ale Paweł był równym, przewalczył, przegrał cały sezon na równym poziomie i wiedziałem, że mogę na niego liczyć. Szukałem dla niego pozycji, znalazłem, myślę, że na tej pozycji się świetnie odnajdzie. Gratuluję.